kolędowanie teraz polskie jest to już ogromna tradycja, 26. edycja Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. No niestety 2 lata przerwy, ta przerwa była spowodowana na początku COVID-em, później obroną granic polskich przed nielegalnymi uchodźcami, a później tą barbarzyńską wojną na Ukrainie, która została wywołana przez Rosję. No ale jesteśmy, to jest najistotniejsze. Ziemia Terespolska jest kolebką wielu kultur, religii. Tutaj żyli razem, modlili się, pracowali nasi pradziadowie, Ukraińcy, Polacy, Romowie, Łemkowie czy Żydzi. Dzisiaj jesteśmy w okresie świąt Bożego Narodzenia. Są to jedne z najpiękniejszych świąt, najbardziej ciepłych świąt, świąt rodzinnych. I dzisiaj nieważne jest to, czy jesteśmy wyznania prawosławnego, czy katolickiego, czy zupełnie innego wyznania. Najistotniejsze jest to, że wszyscy wiemy, że jesteśmy dziećmi jednego Boga, Zbawiciela Świata, który się narodził przed paroma tysiącami lat po to tylko, żeby zbawić ludzkość. Dzisiaj ludzkość dla przeciętnego takiego człowieka, który stąpa w miarę twardo po ziemi, w wielu kwestiach zupełnie niezrozumiała, chociażby ta wojna. W ciągu tych 2 dni przewinie się 20 chórów. Chórów z kilku państw, z Polski, z Ukrainy, z Rumunii i ze Słowacji. Wspaniałych chórów. Artyści myślę, że dostarczą wszystkim widzom i naszym gościom wielu wrażeń artystycznych i doznań duchowych. Co jest niezwykle istotne, setki gości przyjechało do nas, jest to ogromna, ogromna promocja. I tutaj warto podkreślić, że gospodarzem tego festiwalu chórów wschodniosłowiańskich jest diecezja lubelsko-chełmska prawosławna na czele z ekscelencją arcybiskupem Ablem, a honorowy patronat nad tym festynem objął minister aktywów państwowych, pan premier Jacek Sasin. W ciągu tych 2 dni mieliśmy również zacnych gości, między innymi pan doradca pana premiera Ryszard Madziar, czy dyrektor gabinetu politycznego pana premiera Jacka Sasina, pan Piotr Rycerski, pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Stefaniuk, marszałkowice, marszałkowie, dyrektorzy, wielu wójtów, starostów. Także te 2 dni na pewno przejdą do historii Terespola. A na koniec chciałbym powiedzieć, że życzę sobie i wszystkim, żeby to kolędowanie Terespolskie nigdy się nie skończyło. Ekscelencjo, najprzewielebniejszy arcypasterzu, wielebni ojcowie, szanowni państwo, drogie audytorium. W niedzielne popołudnie 29 stycznia 2023 roku pragnę z głębi serca powitać w preludium 2. dnia festiwalowych przesłuchań Terespolskiego kolędowania. O wydarzeniu sprzed ponad 2000 lat na rodzinach Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa można opowiadać w wieloraki sposób. Przed nami dzisiaj opowiadanie poprzez śpiew. Kolęda bowiem stanowi niezwykle istotny fenomen kultury wschodniego pogranicza, zarazem stanowiąc przestrzeń do integracji wielokulturowej, wielowyznaniowej i wielopokoleniowej. Jej prostota, muzyczna chwytliwość to bogobojny sposób na przekazanie wielkiej tajemnicy o wejściu Boga w świat człowieka. Pięknem kolędy jest również przekraczanie przez nią wszelkich barier językowych, kulturowych czy wyznaniowych. Dzisiaj, znajdując się w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Terespolu, w pełni się o tym przekonamy. Ufni bowiem wspólnie staniemy się odbiorcami wysokich treści teologicznych, kunsztu muzyki sakralnej, jak również jeszcze raz wejdziemy w oddziaływanie świątecznego nastroju Bożego Narodzenia. Yeah.
Ja dzisiaj jestem w roli też osoby, która przyjechała i wysłuchać na żywo wspaniałych kolęd, bo miałem okazję widzieć w internecie, słuchać w internecie, ale 2 lata nie było kolęd tak naprawdę. Różne były sytuacje, sytuacja wojenna i sytuacja też epidemiologiczna, a dziś mam okazję osobiście obejrzeć, wysłuchać, porozmawiać z artystami. No wielkie przeżycie dla mnie. Podoba mi się też to, że to są zespoły z kilku państw. Jest Polska, Ukraina, jest Słowacja, jest Rumunia. I to są zespoły, które tu przyjeżdżają właśnie tutaj do Terespola, aby wymienić ze sobą swoje doświadczenia i też te kontakty podtrzymywać, bo to jest bardzo ważne, aby te kontakty ze sobą podtrzymywać, aby ta kultura wschodniosłowiańska gdyby się mogła rozwijać, a jednocześnie też no, wiemy o tym, to co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. To ta wojna na Ukrainie no, zmieniła naszą rzeczywistość i te kraje wschodnie tak naprawdę powinny ze sobą współpracować po to, aby nigdy ta wojna, która jest w tej chwili na Ukrainie, nie dotknęła ani Polski, ani Litwy, ani innych państw, a zjednoczenie tych państw powoduje, że Rosja będzie daleko odsunięta od nas. To połączenie na scenie też powinno być takim połączeniem narodów, prawda? Bo jeżeli te narody będą tak połączone jak to na scenie, jak ze sobą współpracują te zespoły, jak rozmawiają, jak razem ten festiwal wygląda, to tak samo też będzie to przeciwwaga dla Rosji, bo Rosja będzie starała się te kraje zdominować pojedynczo, prawda? Ukraina, Białoruś już jak gdyby zdominowana, inne państwa. A jeżeli te kraje będą zjednoczone, będą sobie pomagać razem i wspierać się, to będzie ta przeciwwaga dla Rosji, która no niestety od wieków żywi się no, naszą krwią tak naprawdę Polski i Słowian. Te różne kultury tak naprawdę, które się tutaj wytworzyły, to Polska Wschodnia, to jest wiele kultur się nawzajem na siebie nakłada i te kultury ze sobą też jak gdyby zawsze żyły w zgodzie, zawsze ze sobą współpracowały i były blisko siebie. I myślę, że ten festiwal też takim jest miejscem, gdzie o tych kulturze współpracy poprzez kolędowanie może mówić. Ministerstwo Aktywów Państwowych po prostu wspiera też takie działania? No ministerstwo wspiera też finansowo, bo też są spółki Skarbu Państwa, które tutaj pomagają, PGNiG, KGHM, Orlen, one są między innymi sponsorami tego festiwalu i też na własne oczy widzę, jak ten festiwal jest tutaj odbierany społecznie i jak jest ważny dla podtrzymywania tych relacji międzynarodowych, więc tym bardziej będę jak gdyby starał się wspierać, aby kolejne festiwale również były i również spółki Skarbu Państwa wspierały ten festiwal. No to liczymy, dziękuję bardzo. Ja również, dziękuję. Yeah.
naszej pracy.